Monika Andrzejczak, dobry wieczór. Jutro znów będzie cieplej, ale najpierw zimna noc. Wyż, który dzisiaj był nad Polską, powoli odsuwa się na wschód. Jutro jeszcze będzie miał wpływ na pogodę, choć od zachodu zbliży się front atmosferyczny, który przejdzie nad nami w nocy z poniedziałku na wtorek. Przed frontem napłynie cieplejsze powietrze, które poczujemy jutro w ciągu dnia, bo noc chłodniejsza. Najzimniej ma być we wschodnich i południowych regionach, gdzie temperatura spadnie miejscami do 2-3 stopni. Przy gruncie nawet mogą chwycić przymrozki. Noc na ogół pogodna, z wielkim księżycem w pełni. Tylko nad ranem uważajmy na mgły, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju. Jutro rano miejscami jeszcze będą mgły i niskie chmury. Kiedy się rozproszą, powinno być bardzo pogodnie. Najwięcej słońca we wschodniej połowie Polski. Natomiast po południu od zachodu zacznie się chmurzyć. Mimo to właśnie na zachodzie będzie cieplej, do 19 albo 20 stopni. Na wschodzie i północy około 14-16. Wiatr południowy umiarkowany, silniejszy nad morzem i w górach. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hektopaskali i później ma spadać. We wtorek popada głównie na północy kraju i na Podkarpaciu, poza tym pogodnie i przeważnie około 14-15 stopni. Silniejszy wiatr nad morzem. W środę poranek mglisty na południu Polski, trochę popada na północy, a najwięcej słońca będzie na Śląsku. W czwartek słonecznie i nieco cieplej, w piątek popada od południa po centrum kraju, a sobota w wielu miejscach deszczowa i wietrzna, ale dość ciepła. Kolejne dni ciepłe, może nawet bardzo ciepłe. Do zobaczenia.